Marta Szymik-Telesz, odgłosy Góry Zamkowej, a dzisiaj tym odgłosem będzie obój, o którym opowiedzą nam pan Marek, nauczyciel, i Kasia, uczennica Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Może na początek słów kilka o tym instrumencie, bo jest dość mało znany. Tak, więc instrument, który dzisiaj przedstawiamy Państwu, to jest obój, jeden z najstarszych instrumentów na świecie. Pierwsze zmianki, starożytna Grecja. Wtedy to się nazywało aulos. Współcześnie mamy instrument, który tak wygląda i ma troszeczkę tej blachy. 100 lat temu nie posiadał tych, powiedzmy, prawda, blaszanych przycisków i klap, tylko był stworzony z tego oto drzewa, które jest czarne. Niektórzy myślą, że to jest pomalowane, a to nie jest malowane, bo to jest naturalny kolor drzewa, które pochodzi z Afryki. Jest to drzewo z rodziny hebanowatych, grenadilla, jedno z najtwardszych i najdroższych drzew świata. Instrument na chwilę obecną jest instrumentem używanym przede wszystkim w orkiestrach symfonicznych, w orkiestrach dętych, jak i w zespołach kameralnych. Porównując go dzisiaj z piłką nożną, można by powiedzieć, że to jest taki Robert Lewandowski orkiestry symfonicznej, który właśnie gra najciekawsze solówki, można by powiedzieć też strzela te bramki, prawda, najważniejsze, jakieś najbardziej odpowiedzialne zadania zawsze ma oboista. Tak więc instrument bardzo ciekawy, chociaż szczególnie w naszym regionie niestety mało znany. No właśnie, mało znany, mało popularny, a szkoda, bo naprawdę piękne dźwięki można z niego wydobyć. A Kasiu, dlaczego właśnie wybrałaś ten instrument, kiedy jest tak mało znany? Szczerze mówiąc, był to czysty przypadek. Ja, przychodząc do szkoły muzycznej, miałam do wyboru dwa instrumenty, wiolonczele albo właśnie obój. Pan Marek i jeszcze jedna pani zagrali mi na tych dwóch instrumentach i dźwięk oboju bardzo mi się spodobał od pierwszych chwil, tak naprawdę zakochałam się w tym instrumencie. A co sprawi najwięcej trudności? Może najpierw pana Marka zapytam, a później Kasia nam powie ze swojego doświadczenia. Z perspektywy mojej jako nauczyciela na pewno stroik, który znajduje się, prawda, w tym magicznym pudełku. Bez tego stroika sam instrument, można by powiedzieć, jest w zasadzie do wyrzucenia. Jakbyśmy chcieli po prostu wziąć i dmuchnąć, prawda, instrument nie gra po prostu. Dopiero kiedy ten stroik weźmiemy do ust, zaczniemy na nim grać, tak kaczkowato, można powiedzieć, na polowanie się udajemy, ale jak już wsadzimy, to te dźwięki zaczynają płynąć w sposób taki ładny i swobodny. I myślę, że właśnie pod względem, że tak powiem, moim, z perspektywy właśnie nauczyciela, nauka obsługi początkowo tego stroika przez ucznia jest najbardziej kłopotliwa, ponieważ samo granie później jest dość proste, pomimo tak skomplikowanej, prawda, tutaj całej takiej aplikatury, w zasadzie używamy tych naszych 10 palców, on jest dość łatwy, nie ma więcej tych klapek, tak więc same początki i stroik. Stroik, Kasiu, tak? Potwierdzasz? Tak, zgadzam się z słowami pana Marka. Najtrudniej jest zacząć, a później już idzie samo, że tak powiem. No, a ta satysfakcja, jak później już się wydobywa te pierwsze dźwięki? No, jest satysfakcja, bo to jest wyzwanie, żeby wydobyć te dźwięki i żeby w ogóle dmuchać na tym stroiku, to jest bardzo ciężkie na początku. Jakieś ciekawostki jeszcze tutaj zdradzicie nam na temat oboju? Na przykład na chwilę obecną, bo to się mówi, że to jest, prawda, ciężki ten instrument, a okazuje się, że on jest najłatwiejszy, można by tak powiedzieć, w późniejszym okresie czasu. Instrument, na którym obecnie 90% to są panie. Tak więc świadczy o tym, że nie może być jakoś tak, prawda, strasznie ciężki, trudny. Filharmonie Narodowe, nawet tutaj w Katowicach, prawda, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, pomału panów wypierają z tego pięknego zawodu i zamiast oboistów będziemy mieć oboistki. No i tutaj dzisiaj też mamy oboistkę. Jaki utwór przygotowaliście dla nas? Jest to korowód Świętych Duchów Krzysztofa Glika. No to słuchamy.